Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. Wzrost spalania tokenów Shiba Inu ponad 800% tylko w lutym. Zainteresowanie tokenami NFTs rośnie wraz z odrodzeniem kryptowalut. Założyciel Cardano wypowiada się w sprawie awarii portfela NAMI. Robinhood wybiera Arbitrum, aby umożliwić tańsze i szybsze transakcje międzyblockchainowe. Kraken rozpoczyna dywizję instytucjonalną, celując w udział w bitcoinowych ETF-ach. Ripple wprowadza nową wersję XRP Ledger. W tym samym czasie sędzia przyznaje SEC przedłużony termin w postępowaniu sądowym. Giełda Binance spala ponad 2 miliardy tokenów Terra Luna Classic. Grupa do spraw walki z praniem brudnych pieniędzy obniżyła ocenę Rosji z powodu niedostatecznego nadzoru nad kryptowalutami. Na całości artykułów zapraszam na stronę otto.krypto.pl. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!